Witam Was po raz kolejny. Słuchajcie, dzisiaj zmierzam do miejsca, gdzie, jak tłumaczył mi oraz Edkowi leśniczy, to stała dywizja pancerna. Ale mówi to niestety byli Ruscy, no już po wojnie. Także jeszcze mam trochę kawałku do tutaj do zrobienia, do przejścia właściwie. Tu jeszcze po drodze zauważyłem, zobaczcie, to jest. No to jest pozostałość po być może jakimś bunkrze nawet. Z tego co słyszałem, to tutaj no, sporo się działo i tutaj po prostu Ruscy się bawili po wojnie i no wszystko po prostu co niemieckie to wysadzali w powietrze. I właśnie, czy bunkier, czy schron, ja stawiałbym, że to był jakiś schron, po prostu takie coś tylko po tym zostało. Wiadomo, dynamit, trotyl, wszystko tutaj wchodziło w grę i no niestety nie było litości. Sprawę dębów też jeszcze będziemy poruszać. Bardzo, słuchajcie, zdrowotne drzewo, jak i brzoza czy sosna. Ale tak jak mówię, filmiki survivalowe to będą osobno robione. Chodzi tutaj mianowicie o korę z dębu, korę z brzozy, prawda, i tak dalej. Każde drzewo jest lecznicze. I teraz tak, zobaczcie, słuchajcie, z tego co. O, normalnie dziura. Dziura niezakopana, jak zwykle. Ktoś całkiem niedawno to był nawet. Jedna, tam jest druga. A tam trzecia. No widzicie. To już jest prokurator, to już kurde. To takie coś, to już jest prokurator. Dobra. Pożartować można. Teraz tak. Chciałbym tu jeszcze wam pokazać bunkier Mańki, ale ten pierwszy, gdzie się ukrywał. Oczywiście to od razu zaznaczę, że tam nie ma żadnego betonu wylanego, nic z tych rzeczy, tylko po prostu, słuchajcie, jest taka lekka dziura w ziemi. Zobaczę, czy w ogóle mi dzisiaj starczy czasu, bo już się ściemnia pomału. No tutaj co leśniczy nam opowiadał, to no, chłopaki tutaj, no Ruscy bardzo, bardzo rozrabiali. No przychodzili do wioski po. Po różne rzeczy, jak to się mówi, też po rzecz płeć żeńską, jak to się mówi. Czekajcie chwilę, tylko zmienię to ustawienie. O, teraz będzie lepiej. Czyli tak, tam się idzie w stronę, gdzie ci Ruscy stali, cała dywizja, mówił ten leśniczy właściwie. Nie wiem, czy zdążę w ogóle dzisiaj, czy się od razu kierować tam, czy. Może bunkier Mańki sobie na razie darujmy, bo i tak tam jest tylko taka dziura, prawda, zwykła w ziemi. Jak starczy czasu, to tam podejdę, wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj kolega, ja wiem, jakieś 5 lat temu. Nie wiem na jakim odcinku drogi, ale tam prowadzi się, mniej więcej idzie się w kierunku Kucharzego Rogu, gdzie na pole on miał swoje kuchnie polowe. Tak, słuchajcie, niewyraźnie mówię, bo jest tak, słuchajcie, zimno niesamowicie dzisiaj, że masakra ogólnie. Mróz niesamowity. Znalazł gdzieś tutaj, słuchajcie, na tym odcinku drogi srebrną monetę 1600 któryś rok. Tutaj na tej drodze bardzo dużo żelazstwa leży. To jest huty, tutaj pobliskiej huty. Wszystko tutaj było wysypywane. I pamiętajcie, słuchajcie, pamiętajcie zawsze, jak chodzicie w lesie, żeby się nie zgubić, bo no w takich warunkach jak teraz o zamarznięcie to raczej nie będzie, prawda? Żaden problem. Dlatego zawsze noszę przy sobie albo zapałkę, albo zapalniczkę, albo krzesiwo. Wiadomo, że z krzesiwem to się trochę pobawicie. Dlatego tutaj nie ma co się bawić Beara Gryllsa, bo wiadomo, to się fajnie ogląda. Aczkolwiek to jest w ogóle inaczej. Wiadomo, że jak ktoś jest głodny, czy w ogóle brakuje mu wody, prawda, w organizmie, to nikt nie robi salta, prawda, ze skały, czy skacze do wody. Fajnie się to ogląda, ale. No, niestety tak nie jest w życiu prawdziwym.
To też, słuchajcie, jest bardzo smutna historia tego miejsca, tego dębu właściwie. Żołnierze rosyjscy tutaj. Właśnie ci, co stacjonowali tam dalej w lesie, na tych polach, no, dorwali tutaj taką dziewczynę, która sobie jechała na rowerze. Szczegóły sobie może darujmy. Ale dziwne, zobaczcie, zobaczcie, cały las jest obrośnięty drzewami. Wszędzie, wszędzie coś rośnie, a tylko tutaj. Tutaj nie ma nic. I być może jest właśnie tak, że z tego względu, że tutaj się taka tragedia wydarzyła, to dlatego tutaj nic nie rośnie. No są czasami takie różne miejsca, prawda, nieraz jeżdżę po różnych miejscach, to widziałem takie też takie różne, nawet przeklęte miejsca i tak dalej. Tu będzie ślepy zaułek, to nie to. No to te chłopaki bardzo, bardzo rozrabiali tu po lasach. Nawet przychodzili po narzędzia tutaj do wioski, daleko, jakieś 2-3 km zabierali mechanikom, bo potrzebowali do naprawy czołgów. Ja myślę, żeby jak tam się pokręcić wykrywaczem, to by było coś, można tam jeszcze znaleźć. Tym bardziej, że bardzo mało osób o tym wie, bo każdy się, prawda, skupia na niemieckich dywizjach. Zobaczcie, jest taka ziemia, jak jest zamarznięta, to wiadomo, czołg pojedzie. Jak, prawda, jeśli też całe wojska niemieckie szły na Rosję, to wiadomo, te pierwsze ulewy, pierwsze błoto i tak dalej, to no czołgi stawały, bo już po prostu nie dawały rady. Natomiast później, wiadomo, mróz niesamowity. Zobaczcie, to już jest jak kamień. Słuchajcie, gdy to zamarzło, wiadomo, wojska niemieckie znowu ruszyły naprzód. No ale niestety, znowu trafili na bardzo silny opór Rosjan, tym bardziej, że za Wołgę już właściwie nie było gdzie się wycofywać. No i słynny rozkaz, tam bodajże 200, tam któryś Stalina, że ani kroku w tył, i to miało być dosłownie ani kroku w tył. Jak się tylko któryś popatrzał do tyłu, to od razu leciała kulka od swoich, tak zwanych oddziałów blokujących. Także sami zobaczcie, tutaj Napoleon miał całe właściwie wojska. No to była masa, jedna wielka masa wojsk, słuchajcie, i wszędzie były kuchnie polowe, wszystkie zwierzęta tutaj sprowadzono z wsi, prawda, wiadomo, oporządzano i no, trzeba było tych wojaków jakoś karmić, prawda. Tutaj też odbywały się narady wojenne i tak dalej. No też Napoleona to zgubiło, że też się rzucił na tą Rosję. Jak oglądaliście filmy dokumentalne, to są nawet wspomnienia pewnych żołnierzy, którzy pisali notatki. Zamarzali, słuchajcie, jeden po drugim. Nieraz tak nawet bywało, że jeden żołnierz miał na sobie 5 jakichś tam, prawda, mundurów założonych. Nawet, słuchajcie, cywilów napadali, żeby tylko dorwać jakieś skrawki ubrania, żeby tylko na siebie założyć. A z rozpalaniem ogniska to też nie było tak łatwo, bo nieraz się z samymi polami, że w ogóle nie było drewna. Wszystkie chaty spalone. Zobaczcie, jaki piękny teren się teraz robi, jak słońce wychodzi. Ale zimno, że nawet przez rękawiczkę już przechodzi mróz. No właśnie, rozmawiałem, słuchajcie, z jednym moim widzem takim. No sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca z tego względu, że czekajcie, jak on się teraz szło, tutaj czy tutaj? Tutaj chyba. Nie, tutaj. Ja to tak akurat spoglądałem
na gogle. Myślałem, że taka łuska wielka leży, o, zwykłe wiadro. Ale zobaczcie, już się zaczynają takie śmietniska. Czasami też warto jest zajrzeć, tym bardziej, że tutaj dużo ruskich było, prawda? No to nie wiem, to jakaś pokrywka z czegoś. Dziwnie też tak po... Oj, są wiadra. Butelki. No, nie są zbyt stare. Najbardziej chyba tu jest PRL z tego, co ja widzę. Przykrywki. To jest bardziej z coś starszego. Ta przykrywka. Tutaj znajomy na tym odcinku drogi znalazł odznakę za powstanie śląskie. Tylko niestety bardzo zeżarte, ale i tak cieszy fant. Tam się do tych ruskich chyba szło. Sama droga nie jest taka. Aha, to będzie chyba tam. Już widać nawet, że nie jest wesoło. Tak mrocznie się robi. No i właśnie z widzem, którym rozmawiałem, przywiózł mi naprawdę super zdjęcia. Musiał je przerobić, bo te zdjęcia są naprawdę małe. Ja później pokażę, jak mniej więcej te zdjęcia oryginalnie wyglądają. Oczywiście musiał zapłacić kilka stówek, żeby te zdjęcia, prawda, wyretuszować i poprawić. Także jest jedno małe oryginalne, a drugie to jest po prostu jest powiększone. Trzeba zawsze drogę sprawdzać, żeby się nie zgubić, tym bardziej jak się ściemni. No i tak, kora, słuchajcie, kora z brzozy bardzo dobrze działa na wątrobę, na regenerację wątroby. Jeszcze tam ma jakieś inne właściwości, mówię to w osobnym filmiku. Kora dębu bardzo dobrze działa na biegunkę. Nie wierzcie przede wszystkim tym aptekom. Wciskałem, słuchajcie, taki syf wam tam dają, podają, że... A ludzie idą jak te baranki na rzeź. Do tego dochodzą te, prawda, głupie reklamy ogłupiające człowieka. Polecam również sosny napój. Nie napój, tylko nalewkę sobie zrobić zawsze na wiosnę, najlepiej z młodych pędów drzewa. Jeszcze nie robiłem, ale słyszałem, że pycha podobno. Tam się dodaje trochę spirytusu i tak dalej. Ale to mówię, to będzie wszystko w osobnych filmikach. No i polecam również, jeżeli macie już sosnę, to pozrywać sobie takie zielone gałązki. Wrzucić do garka, pogotować przez 5 minut. Potrzymać to, prawda, lekko na takim wolnym ogniu. I z tym garem, słuchajcie, sobie wlać to do wanny, do kąpieli. Wasz organizm tak się niesamowicie regeneruje. To już nasi przodkowie stosowali, tylko ludzie dzisiaj, słuchajcie, pozapominali, że coś takiego jest i coś takiego kiedyś było. Bo ludzie nie wiedzą. Tak samo taki świerk czy sosna, ona ogólnie posiada 8 razy więcej witaminy C niż pomarańcza, także sami możecie sobie pomyśleć, jak to dobrze działa na nasz organizm. No tu mamy naprawdę stare dęby. Tak samo kora z wierzby bardzo dobrze działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Taka aspirina, tylko że naturalna. Też zacząłem już ją stosować. Jeszcze myślę nad zrobieniem oleju właśnie z sosny po prostu na działania przeciwzapalne. To tam reumatyczne, prawda? Dobra, to są tamte pole raczej już. Szukam jeszcze jakichś, prawda, ziemianek czy okopów, ale tutaj Ruscy, oni tylko siedzieli. Z tego co leśniczy nam opowiadał, to oni tylko siedzieli i czekali, aż Amerykanie zaatakują. Wiadomo, zimna wojna i tak dalej. Mówi masa czołgów ruskich. Słuchajcie, one były wypicowane. One błyszczały jak... No,
może nie będę mówił co, ale były tak wypicowane te czołgi, że tam błyszczało, można było się oglądać i ogolić. Także cała dywizja głównie czekała na atak, w razie czego Amerykanów. Nie wiem jak to, co tutaj. Tak jakby to dziwnie to wygląda. Już się jakieś ziemianki zaczynają, takie półkoliste, ale to jeszcze nie jest dowód, że tutaj coś było. Aha, chyba to jest to. To jest to, słuchajcie. Są jakieś płoty, resztki płotów, ale zimno. Czekajcie, bo muszę chwilę zrobić. Ogrzać te ręce, bo to zimno jak cholera. Czyli musiała być siatka po prostu tutaj założona. No i to jest właśnie, słuchajcie, to co ja kiedyś wspominałem, że trzeba rozmawiać ze starszymi ludźmi. Słuchajcie, że czasami, wiadomo, czasami plecą jakieś różne głupoty. Czyli to musiała być siatka, brama wjazdowa być może była tutaj albo z drugiej strony, ale no zobaczcie. Dosyć to jest duże. Ciągnie się aż tam. Może jakieś budynki się jeszcze uda odnaleźć. Tylko czemu tutaj takie? Tu nic sobie nie rośnie. Zobaczcie, to jest wszystko. Zobaczymy dalej, może jakieś budynki się jeszcze zachowały po tych ruskich. Ziemia twarda. No mówię, tak to raczej nic nie znajdziecie. To by trzeba było przyjść z wykrywaczem raczej. No skoro tutaj byli, to na pewno coś zostawili. Wiadomo, że każdy chciałby, żeby tu stała prawda dywizja Viking SS, ale nie te rejony. Żadnych budynków, wszystko jest zrównane z ziemią. Jakieś hangary tu mogły stać kiedyś, nie wiem, bo to same resztki płotu zostały, ogrodzenia właściwie. No i koniec, tu się kończy. No ja czuję, że tutaj coś jeszcze może być w tej ziemi. No i zobaczcie, wszystko przemija.
drewno. Tam albo płynie rzeczka, albo jest okop zrobiony, jeszcze nie wiem. Stawiam na rzeczkę raczej. Trochę śmieci jest tutaj, resztki siatki. Może być to rzeczka zwykła, która tutaj płynie. Ja takie tak zaraz z miejsca zauważam. Ale czy jest to okop, czy rzeczka? O! Rzeczka, niestety. Nic specjalnego. No a tu już są te tereny, gdzie werwolf się ukrywał. Chłopaki tutaj trochę też poszeleli trochę. Nic, czyli co, wracam i pokażę wam jeszcze po drodze, gdzie Mańka miał swój bunkier numer 1. A za chwilę wam wytłumaczę, dlaczego wybrał sobie takie miejsce. Sprawa jest prosta, że miał po prostu przez prześwit, przez całe pola i widział następną wioskę. Nawet jak ktoś próbował go atakować, to mógł się spokojnie schować. No nic specjalnego już nie ma. Niestety. Mówię, tu ewentualnie z wykrywaczem można sobie przyjść, o ile się ma pozwolenie. Aha, właśnie, miałem to zdjęcie pokazać. Ja na chwilę się zatrzymię. Tu jest taki beton, to czekajcie chwilę, ja wyciągnę zdjęcie i pokażę wam, jakie to właśnie będę wam zdjęcia pokazywał. Może tak, bo mój widz sobie zażyczył, bo on nie chce być tak potraktowany jak szlachcic. Wiadomo, że szlachcic tak samo poniżyli, wyzwali go i chłop ma, no wykończyli chłopa, już ma dosyć. Dlatego mój drugi widz po prostu no nie chce być, nie chce, żeby podawać jego ani przezwiska, ani imienia, ani nazwiska, nic z tych rzeczy. Po prostu chce być panem X. Także ogólnie tak, członek pana X nabrał udział w II wojnie światowej. Zresztą jak tam, prawda, jeszcze dalsza część jego rodziny. Natomiast on jakby przeszedł cały front. Od Francji, tam te Bałkany i tak dalej. Aż uderzyli na Rosję, tam później został ranny, no i w ten sposób udało mu się te zdjęcia, bo osobiście te zdjęcia sam wykonywał. Także jest to naprawdę super, super pamiątka. Ja już to mam wszystko mniej więcej poukładane, co jak od tego pana X. Jest nawet na jednym z, chyba na dwóch zdjęciach. Jest też Hans Guderian. Jeszcze przed naradną, przed ruszeniem do szturmu. Zdjęcie zrobione z tyłu, także tylko widać jego wąsa i jego plecy, ale każdy go, prawda, poznał, bo tą postać chyba raczej wszyscy będą pamiętać. Znakomity stratek, ale niestety zbrodniarz, jakby nie było. Czekajcie chwilę, ja nie będę, albo zatrzymam na chwilę kamerę. No i tu już zobaczę, to jest oryginalne zdjęcie z okresu II wojny światowej. Niestety nie wiem, co jest tutaj napisane. Wiadomo, że te zdjęcia, które też dostałem, one są powiększone w mniej więcej wielkości kartki pocztowej. Także tu są oryginalne jego zdjęcia. A to nie jest akurat ten członek tego, jego rodziny, tylko to jest po prostu ta cała jednostka Kassel, gdzie on stacjonował. No tu widzimy jakiegoś, prawda, Niemca na świetnym motorze, jakby nie było, super, super maszyny, to były bardzo wytrzymałe. Także to jeszcze będę pokazywał, bo tych zdjęć jest tam chyba 170, także to na pewno na dwa odcinki, co najmniej 2-3 odcinki
Wiadomo, że od razu tego się nie da pokazać wszystkich zdjęć, bo też nie każdego to prawda interesuje, ale i tak to będę pokazywał. Wiadomo, że to jest historia zła, ale trzeba też pamiętać o, że coś takiego też miało, prawda, miejsce. Dobrze, teraz zmierzam do bunkra Mańki, tego pierwszego, i za chwilę wam pokażę go, jak on wyglądał. Wiadomo, że tam jest teraz tylko dziura. No niestety z tych zdjęć, które są, no niektóre będę musiał cenzurować z tego względu, że po prostu one nie są jakby wytyczne dla społeczności YouTube'a, także te bardzo drastyczne sceny będę musiał jakoś pozakrywać linijką czy kawałkiem papieru, bo niektóre sceny nieraz są naprawdę drastyczne, także wiadomo, że też dzieci to oglądają, no jak to wojna, wiadomo. Żaden film właściwie nam nie pokaże to co zdjęcie prawdziwe, a nie jakieś, prawda, Hollywood czy coś innego. Wiadomo, że z jednej strony no, są super zdjęcia, a znowu z innej strony niestety, ale to jest obraz wojny. I pokażę wam, jak wyglądała wojna w Rosji, bo te zdjęcia sobie zostawimy na koniec. Tam zaczniemy od Francji, Bałkan i tam jakaś jeszcze inna miejscowość, czy... A już nieważne, to się wszystko dowiecie w osobnych filmikach, dlatego no front wschodni to i tak zostawiamy, prawda, na sam koniec, bo też tam później ten jego no X zostaje ranny i w ten sposób te zdjęcia udało mu się jakoś tam zachować, prawda? Ale pokażę wam, jak wygląda prawdziwe oblicze wojny, jak to wyglądało naprawdę w Rosji. To naprawdę dreszcz, no skórka się jeży, naprawdę idzie otworzyć oczy. Mówię, bo żaden film wam nie pokaże tego, co prawdziwe zdjęcie. Pokażę wam, jak wyglądają pozycje, prawda, rosyjskie po zdobyciu przez Niemców. Mówię od razu, te drastyczne sceny będę musiał jakoś tam cenzurować. Też nie chcę później mieć z tego, prawda, problemów. Ale mówię, zobaczcie, wyjść w teren, porozmawiać, rozpalić sobie ognisko też, by spokojnie tutaj można było dać radę, prawda, posiedzieć. Tylko niestety coraz robi się zimniej i nie każdego takie wycieczki też kręcą, prawda. No Edek niestety pracuje na 4 zmiany, także nocka, druga, raz pierwsza i tak dalej, a świątek, piątek i niedziela. Dobra, ja już biorę plecak, lecę dalej w teren. Nazbieram sobie jeszcze igieł sosnowych czy świerkowych do kąpieli, bo bardzo fajna sprawa, super regeneruje organizm, mówię wam, masakra. Dobra, lecimy dalej i widzimy się za chwilę. No Mańka, co do samego Mańki, no kawał zbuja, jakby nie było. On miał tylko dlatego fajnie, że bardzo ciężko go tu było namierzyć w tych lasach. Wiadomo, że jak jest bunkier przykryty, to ciężko. Możemy po nim przejść, nawet go nie zauważymy, a rura z pieca wychodziła kilkadziesiąt metrów dalej, także nikt nawet nie miał pojęcia, gdzie co dzieje. No a tu już z opowiadań ludzi mówili po prostu, że tam po wojnie się dostali do tego bunkru i wszystko, bunkra, i wszystko zostało zabrane z tego miejsca, aczkolwiek no wiadomo, że w tamtym okresie jeszcze nie było, prawda, wykrywaczy. Czekajcie chwilę, bo tu zauważyłem jakieś chyba ziemianka. Ja zaraz takie miejsca zauważam z daleka. Chyba tak. No ja to stawiam, że to będą już takie umocnienia rosyjskie z tego względu, że jak te tereny są tu już zdobyte, wiadomo, że nikt od strony pleców was nie zaatakuje, tylko od strony Niemiec ewentualnie. Wy aż tak tego dobrze nie widzicie, tą ziemię tak usypaną. Ale to trzeba mieć czas, prawda, żeby to posprawdzać na spokojnie. No i tu również
no nie tylko leśniczy, ale też wiele osób twierdzi, no twierdzi, widziało na własne oczy, że był ten czołg rosyjski. Mówią, najprawdopodobniej to był T-34, to się nawet nikt nie przejmował, bo to tysiącami wychodziło. Ale każdy mówi, że one właśnie gdzieś tam w stronę bagien, on gdzieś tam leży dalej w lasach. No taki teren tu zobaczcie, no jest trochę taki podmokły, że go tam nawet Rusy nie wyciągali, bo to przeszedł front i do widzenia, wpadł to wpadł i tyle. Bo każdy mówi, co ty chłopie pierdzieli za głupoty, jakie bagna w Polsce. No są bagna, tylko nie każdy o tym wie. Ja wiem, jak ja tu stoję, to jakieś 15 kilometrów stąd, to 3 miesiące temu gościu wpadł do bagna. Niestety było już za późno. No straż przejechała, nie wiem po co, już było tak. A później dopiero go rodzina na drugi dzień znalazła. Mówi, że idzie na spacer z psem. Już nie wrócił. Także dopiero na drugi dzień go wyciągnięto, ale już było za późno. Także są, słuchajcie, bagna i nie słuchajcie bajek, że ich nie ma. Tylko trzeba naprawdę uważać. Teraz droga powrotna. Jeszcze jest jasno, to można podejść do tego bunkra Mańki. Ten główny bunkier i tak namierzymy, tylko na razie nie było czasu, żeby tam podjechać. Teraz zimie się robi, nie każdemu tu chce się, prawda, łazić po lesie. Mrozy są niesamowite. Ale i tak nie odpuścimy. No i bardzo nas interesuje ten temat tej nie kapliczki, tylko tabliczki, która tam gdzieś jest powieszona na drzewie czy przybita. Że tutaj, prawda, śmiercią taką a taką zgin Mańka. Wiadomo, że Mańka zostaje dużo lat po wojnie, w latach 50. dopiero złapany. A sam dowódca ZEP Wilkołak, bo po prostu on się wycofuje, bo stwierdza, że nie ma sensu tutaj prowadzić werwolfu, bo i tak wszędzie Ruscy. Ahem.